Dzień dobry lub dobry wieczór, wycinanki prasowe, a dziś konkretnie o tym, co tygodniki opinii robią, żeby się lepiej sprzedawać. Moim zdaniem, sądząc przynajmniej po tym tygodniu, nic albo prawie nic. W wycinankach prasowych, jak powiedziałem, spróbuję zastanowić się, co tygodniki robią, żeby się lepiej sprzedawać, bo jak wiadomo, sprzedają się dość słabo. Tak, co oczywiście głównie jest winą w ogóle niskiego czytelnictwa w Polsce, a szczególnie wydań papierowych, ale chyba nie tylko. Z tygodnikami jest tak, że siłą rzeczy, w miarę upływu czasu, taka entropia czytelnicza, zawsze trochę czytelników tracą. Jedni umrą, drudzy zapomną kupić egzemplarza albo odnowić prenumeraty, inni wreszcie obrażą się na jakiś jeden czy drugi tekst i rezygnują z czytania. I to jest naturalne zjawisko, to zawsze występuje i ono ma szansę być rekompensowane tym, że przychodzą nowi czytelnicy. Jak nowi czytelnicy mogą przyjść? Na przykład tak, że zobaczą okładkę w punkcie sprzedaży, albo ciekawy headline, czyli takie hasło, powiedziałbym, coś im mówiące albo intrygujące, albo właśnie nic nie mówiące, przez to też bardzo ciekawe. Jak jest w tym tygodniu? Pamiętajmy, że w zeszłym tygodniu zaczął się autentyczny wielki kryzys Zjednoczonej Prawicy. O tym było wiadomo już tak naprawdę od poprzedniego czwartku przynajmniej. Potem jeszcze piątek, a to są jeszcze dni, kiedy tygodniki opinii jeszcze są robione. Nawet te, które wychodzą w poniedziałek, czyli Przegląd i Newsweek. Czy jakiś z tego wniosek wyciągnęły? No nie za bardzo. Newsweek zrobił okładkę Polak w COVID nie wierzy, taką oto. Z dziwnym jakimś bardzo rysunkiem, takim bardzo abstrakcyjnym. To znaczy ja rozumiem, że jest bardzo trudno zrobić realistyczny rysunek COVID-a, ale myślę, że to już troszkę jest chyba za duży odlot. Podobnie Tygodnik Powszechny, który też zrobił układkę artystyczną, no właściwie z tego samego tematu. Przegląd natomiast w ogóle zajął się czymś zupełnie innym, czyli Kościół i zwierzęta, tak zatytułował tę swoją okładkę. Co oczywiście jakoś się wiąże ze sprawą ustawy tak zwanej futerkowej, ale nie jednak z głównym, powiedziałbym, nurtem wydarzeń w ostatnich dniach. I jedynie polityka no, zajęła się prawie bezpośrednio, bo tutaj mamy dwa zwierzątka futerkowe, prawdopodobnie jednak chodzi o koalicjantów, myślę, Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. I co warte zauważenia, okładka jest narysowana przez Jacka Gawłowskiego, który do tej pory rysował dla Newsweeka. Czy to oznacza kiedyś, dawno, dawno temu dla Gazety Wyborczej, jeszcze w 90-tych latach, czy to oznacza jakąś zmianę przynależności Jacka, świetnego rysownika? Nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Wcześniej Polityka publikowała bardzo dobre ilustracje Marty Frey. Trochę mi ich szkoda, chociaż może i one też nadal będą. Ale widać, że jest problem. Mimo że wydaje się, że jest jakiś temat dominujący, to tygodniki trochę nie bardzo wiedzą, co wybrać. A jeżeli już nawet wybierają, no to nie robią tego w taki sposób, żebym ja się miał rzucać właśnie na taką okładkę Newsweeka, jaką przed chwilą pokazałem, tego mnóstwo tego pomarańczowego koloru. Również w headline'ach, czyli w hasłach na okładce, no nie ma nic, co by jakoś specjalnie przyciągało. Polak w COVID nie wierzy. No tak, znamy to zjawisko, widzimy to na przykład w mediach społecznościowych, że coraz więcej ludzi głośno deklaruje, że to wszystko ściema. No, w różnej skali to jest, tak? Od takich łagodnych po takich, którzy uważają, że to jest spisek. Tygodnik Powszechny, zresztą właśnie też Pandemia Bredni, z podtytułem Co łączy satanistów z pizzerii, Gatesa, Sorosza i Facebook oraz niewiarę w COVID. No przynajmniej brzmi to w miarę intrygująco i od razu muszę powiedzieć, we wszystkich właściwie tygodnikach, jeżeli nie w tych numerach, to w poprzednich, były już jakieś próby zauważenia tej niewiary w COVID i różnych koncepcji spiskowych, ale muszę od razu pochwalić Tygodnik Powszechny. Tekst, a właściwie temat tygodnia, który składa się z dwóch dużych materiałów. Jeden to jest Pandemia Bredni i to jest tekst Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego. To są zresztą, jak Tygodnik uczciwie
pisze, to są dziennikarze Polsat News, stale współpracujący z tygodnikiem i wspólnie napisali książkę Strefy Cyberwojny, ale do tego jeszcze jest dodany drugi tekst Piotra Tarczyńskiego, czytanie QAnonu. I to są, przeczytałem chyba w sumie kilkanaście takich analiz tego niewiary w COVID i o różnych koncepcjach spiskowych. Tak dobrego, wszechstronnego, profesjonalnie napisanego, a przede wszystkim z ogromną ilością bardzo ciekawych informacji, materiału jeszcze w polskiej prasie nie czytałem. Dlatego mógłbym, stałem nie muszę, ale właśnie być może potencjalnym czytelnikom Tygodnika Powszechnego bardzo ten materiał polecić. Po prostu się nad tym napracowali. No, taka jest tajemnica dobrego tekstu, poza tym, że po prostu dobrze piszą po polsku, albo też jeszcze ktoś w redakcji im pomógł w zredagowaniu tego tekstu, ale po prostu mnóstwo niesłychanie ciekawych informacji, no dość oczywiście przerażających. Obłęd spiskowy zatacza w skali świata, choć oczywiście tutaj głównie chodzi o Stany Zjednoczone, ale nie tylko, zatacza coraz większe kręgi i właśnie ten QAnon to jest taka grupa, głównie w internecie, której początki, jak właśnie piszą autorzy pandemii bredni, sięga tak zwanej Pizzagate, afery, której wyznawcy byli przekonani, że ówczesna kandydatka na prezydenta USA Hillary Clinton stoi na czele siatki pedofilno-satanistycznych kanibali porywających dzieci. QAnon, niczym mutujący wirus, wymienia się genami z innymi teoriami spiskowymi. I tak w połowie tego roku do jego kanonu weszło podważanie istnienia koronawirusa, także przez między innymi przez przekonanie o nadchodzącej wojnie rasowej, szkodliwości sieci 5G i tym, że Bill Gates i George Soros w szczepionkach przeciwko COVID chcą nam wszystkim wszczepić mikrochipy. Byłoby to straszliwie śmieszne, gdyby nie było przerażające, dlatego że miliony ludzi w krajach demokracji liberalnej, tak, takiej czy innej, w to wierzą i to wierzą coraz mocniej. Również w Polsce mamy z tym do czynienia w różnej skali. Być może jedyna w tym właśnie bardzo ciekawym materiale, bo bardzo wszechstronnym, jedyna dobra informacja, dlatego że naukowcy to starają się wszystko badać, te grupy, te obłąkane teorie, mówi, że jeżeli chodzi o odporność na internetowe bzdury, to ona jest wyższa wśród młodych. Tych młodych, których my uważamy, że wierzą we wszystko, nie znają się, są naiwni i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. Okazuje się, i to są wyraźne różnice, że młodsi odbiorcy, niezależnie od kraju, mają nawyk weryfikowania w różnych źródłach, czego nie ma, czy też w dużo mniejszym stopniu mają pokolenia 40, 50, 60-latków. Więc to jest dość optymistyczne, jeżeli ten nawyk im pozostanie, albo jeszcze mam nadzieję się jakoś, że tak powiem, kreatywnie rozbuduje. Bardzo dobry tekst, właściwie powiedziałbym, że materiał tygodnia z wszystkich tych tygodników, a jeżeli już jestem przy Tygodniku Powszechnym, to jeszcze drugi materiał, za to niesłychanie Tygodnik Powszechny szanuję, to jest umiejętność wykrywania bardzo ciekawych tematów. Jak czytamy już, to nam się wydaje, że to przecież oczywiste, a jakoś nikt na to wcześniej nie wpadł. Otóż jest to tekst Tęcza i Tryzub. O tym pewnie Państwo pamiętacie, bo były takie doniesienia w polskich mediach, jak strasznie źle ludzie LGBT plus są traktowani na Ukrainie. To było przy okazji tam prób takich różnych marszy równości na Ukrainie. A tu się okazuje, że wśród wojskowych ukraińskich, tych ochotników głównie, którzy poszli na front walki w Donbasie, coraz więcej osób, i mężczyzn, i kobiet, decyduje się na ujawnienie swojej orientacji. Robią to zupełnie otwarcie, publicznie, na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, no, dowodząc, że są ludźmi, że tak powiem, wszechstronnie odważnymi, bo nie tylko wystawionymi na kulę zielonych ludzików z Donbasu i Rosjan, ale też mają odwagę w społeczeństwie, które dopiero się uczy tolerancji, takie rzeczy głośno mówić. Wspaniały, bardzo ciekawy tekst o wspaniałych ludziach. Bardzo duża wdzięczność dla
Moniki Andruszewskiej, która w korespondencji z Kijowa to zjawisko opisała. I jeszcze jeden tekst, dlatego że znowu jest to poniekąd tekst wzorcowy, jeżeli chodzi o dobre dziennikarstwo, z tegoż samego Tygodnika Powszechnego. To jest tekst bazujący na informacji z zeszłego tygodnia, że prawdopodobnie na Wenus odkryto życie. I to była taka analiza, że ponieważ w atmosferze Wenus występuje fosforowodór, a prawdopodobnie nie może on mieć innego źródła w tych konkretnych warunkach Wenus niż właśnie jakieś życie organiczne, więc była to sensacja i dobrze, ciekawie zresztą opisywana przez większość również portali informacyjnych i przez prasę codzienną. A tutaj Łukasz Lamża w bardzo dokładnej analizie poddaje w wątpliwość to odkrycie. On nie twierdzi, że to jest nieprawda. Natomiast nie będę Państwu zdradzał szczegółów, bo to jest duża przyjemność czytać to jego, może nie tyle śledztwo, co taką analizę logiczną. On próbuje tu ustalić, na ile ta hipoteza jest wiarygodna i nie jest tak, że ją przekreśla. Na tym też polega poważne dziennikarstwo, że póki nie mamy absolutnie pewnych dowodów, to nie możemy wygłaszać tez tak na 100 czy na 120%, ale stawia wielki znak zapytania przy tym, czy to rzeczywiście jest życie organiczne na tym Wenus. Powiedziałbym tekst, który powinien być pokazywany, nie wiem, studentom dziennikarstwa na przykład, jak przede wszystkim nie ulegać różnego rodzaju manipulacjom, również manipulacjom naukowców. A tutaj mamy prawdopodobnie z tym do czynienia. Także no, te trzy materiały mówią mi, i to bym chciał przekazać Państwu, że ten numer Tygodnika Powszechnego zdecydowanie warto kupić. Czy tak jest z innymi? Newsweek, którego ganiłem za okładkę, też pisze piórem Mariusza Kowalczyka o tym obłędzie dotyczącym tych spiskowych teoriach dotyczących pandemii. To jest przyzwoity tekst, tylko w niczym nie uchybiając autorowi, widać, że ten tekst powstawał szybciej, krócej, jest siłą rzeczy bardziej powierzchowny i w gruncie rzeczy, jak dla mnie, powtarza bardzo wiele rzeczy, które ja już czytałem w kilku, a może kilkunastu innych miejscach. Jeżeli jest coś w Newsweeku rzeczywiście godnego polecenia, to wywiad ze Szczepanem Twardochem, chyba dziś jednym z najciekawszych polskich pisarzy, a myślę, że nie tylko polskich, i który oczywiście wypowiada różne myśli, które mogą część czytelników, szczególnie czytelników Newsweeka, zbulwersować, ale bardzo dobrze. Dobry tygodnik opinii nie jest od schlebiania czytelnikom. Ja jeden cytat tylko z tego ciekawego naprawdę wywiadu, w którym nie ze wszystkim z Twardochem się zgadzam, ale i to bardzo dobrze. Znaczy, jeżeli bym się z kimś zgadzał na 120%, to uznałbym to za trochę niebezpieczne zjawisko. A więc ten jeden cytat. Pogarda to dzisiaj główna emocja, która napędza życie społeczne. Konserwatywna elita gardzi inteligencją liberalną, odmawiając jej prawa do bycia Polakami. Liberalna odmawia konserwatywnej rozumu i człowieczeństwa, zaś wszyscy razem gardzą klasą ludową. Polscy inteligenci chętnie biorą udział w obronie dzików, upominają się o ważność protestów Black Lives Matter w Ameryce, a są kompletnie głusi na potrzeby mieszkańców Radomska, Bytomia albo lubelskiej wsi. Bardzo ciekawy wywiad. I jeszcze w tym Newsweeku dwie rzeczy z gatunku właściwie Michałków, powiedziałbym, ale ciekawych. Jedna to jest ciekawa, choć dość wątpliwa historycznie teza, że Albert Camus, który zginął akurat 60 lat temu w wypadku samochodowym, że otóż nie był to wypadek samochodowy, tylko za tym stali nasi wschodni sąsiedzi. Dość są słabe poszlaki, bo właściwie głównie jakieś informacje od czeskich współpracowników sowieckich tajnych służb, ale już choćby po to, żeby sobie jednak przypomnieć Alberta Camus, a może przeczytać ponownie albo po raz pierwszy parę jego świetnych książek,
to do tego tekstu warto sięgnąć. I druga rzecz, w korespondencji Piotra Mileckiego ze Stanów Zjednoczonych z kolei jest mowa o książce, którą Bob Woodward, czyli no, legendarny amerykański dziennikarz, ten od afery Watergate, napisał na podstawie rozmów z Trumpem. Książka się nazywa Wściekłość. I z niej na zachętę taki bardzo smaczny kawałek. To jest właśnie cytat z jednej z rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych, które wszystkie, uwaga, Woodward był tutaj bardzo ostrożny, wszystkie są nagrane. W związku z tym, tym razem Trump nie może mówić, że ktoś poprzekręcał jego słowa albo w ogóle je zmyślił. Otóż Donald Trump. Gadają o elicie, że ma ładne domy. Ja mam 100 razy lepsze. Wszystko mam lepsze. Wykształcenie też. Stryjek był profesorem od broni nuklearnej w MIT, więc znam się na tych rzeczach, wiesz, genetycznie. Mieliśmy już jednego genetycznego patriotę w Polsce, ale jak widać, genetyczni naukowcy są z kolei w Stanach Zjednoczonych i to na najwyższym urzędzie. Smaczny, ciekawy tekst, póki przynajmniej książka Woodwarda nie wyjdzie w Polsce, a pewnie wyjdzie, to warto do tego tekstu sięgnąć. I jeszcze dobra analiza urbanologa Balinta Magyara, węgierskiego socjologa, który napisał książkę Węgry, anatomia państwa mafijnego, który porównuje Kaczyńskiego do Orbana, czy też system Orbana i system Kaczyńskiego. I wbrew temu, że my tak łatwo dość piszemy, mówimy czy piszemy, że to właściwie idziemy drogą węgierską, otóż nie, to nie jest usprawiedliwienie dla Kaczyńskiego, ale myślę, że kogoś, kto zna świetnie sposób rządzenia przez Orbana, warto poczytać. Dlatego by warto było kupić Newsweek. Czy przegląd warto kupić? No nie jest z tym najlepiej. Czy coś mogę tutaj pochwalić? No przypomnienie w niezłym tekście Roberta Walenciaka o sprawie Banasia. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że taka była straszna afera rok temu też, prawie dokładnie. I raptem właściwie tak wygląda, jakby opozycja odpuściła zupełnie tę sprawę. A to jest właściwie skandal ciągle, że człowiek podejrzany o jakieś spore przestępstwa, że już nie powiem o nieetyczne zachowania, nadal spokojnie się trzyma. PiS mu zdaje się odpuścił, on trochę podgryza PiS, ale chyba też nie jakoś tak za mocno. Więc być może to, że Walenciak o tym przypomina, to jest to jakoś tam cenne. I z rzeczy optymistycznych, bardzo skorelowanych z tym, za co chwaliłem Tygodnik Powszechny, to z kolei rozmowa z Ireną Picholą, która jest liderem zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w firmie doradczej Deloitte i członkiem zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i także wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, o właśnie badaniach na młodych ludziach, takich pokoleniu Y i Z, czyli 20-30-latkach, które były przeprowadzone w 43 krajach na sporej próbie 18 tysięcy osób. I znowu, są to badania dość optymistyczne i znowu zadające kłam naszemu głębokiemu przekonaniu, że tylko my, starsze pokolenie, jesteśmy odpowiedzialni, a ta młodzież to w ogóle jest jakaś banda niedouczonych palantów. Nie, proszę Państwa, wcale tak nie jest. Mimo naszych ciężkich wysiłków, żeby oni byli głupi, oni wcale tacy głupi nie są. I dobrze, że przegląd o tym przypomina. Odnotuję też, muszę powiedzieć, bardzo dziwny materiał Witolda Modzelewskiego, no, kiedyś wielkiej szarej eminencji wszystkich spraw, powiedziałbym, monetarno-ekonomicznych w Polsce. Nie wiem, czy nadal jest taką szarą eminencją. Bardzo dyskusyjny człowiek. To jest tekst, co prawda, zatytułowany, idzie pod nagłówkiem opinie, więc rozumiem, że redakcja nie musi się w nim w pełni identyfikować, ale jest to właściwie wielka obrona Rosji, no, dzisiejszej Rosji, żeby było jasne, nie kultury rosyjskiej, która jest wielka i wspaniała, nie wielu wspaniałych Rosjan żyjących czy w postaci historycznych, ale że
że ta rusofobia jest rzeczą fatalną i właściwie niczym zupełnie nieuzasadnioną. Muszę powiedzieć, że w chwilę po próbie zamordowania trucizną Nowiczokiem Nawalnego publikowanie takiego tekstu jest mocno bulwersujące, niezależnie od starych zapewne sympatii SLD-owskich dotyczących Rosji, no, które pewnie w redakcji Przeglądu nadal mają swoje znaczenie. No, ja bym takiego tekstu, który w dodatku jest słaby merytorycznie, od razu powiem, bo to są wszystko tylko ogólniki, tu nie ma żadnej dokładnej analizy, właściwie nic to nie wnosi. I wreszcie polityka, którą zwykle wychwalam, tym razem mam z nią problem. I to jest trochę puenta tego, co mówiłem o okładkach i o przyciąganiu nowego czytelnika. Z jednej strony właściwie, a przeczytałem ją właściwie od deski do deski, mogę powiedzieć, że wszystkie teksty są co najmniej niezłe, a parę jest dobrych. Absolutną gwiazdą numeru jest tekst Ewy Siedleckiej, Piątka dla zwierzątek. Znowu, z jednej strony bardzo dużo już czytałem analiz tej ustawy futerkowej, z drugiej strony Ewa Siedlecka, no, albo najlepsza, albo jedna, nie wiem, z dwóch, trzech najlepszych dziennikarek zajmujących się prawem w Polsce, jest takim autorytetem i taką rutyniarą w dobrym tego słowa znaczeniu, że to jest zdecydowanie najlepsza z tych analiz, które do tej pory czytałem i dlatego nawet jeżeli coś już Państwo o tym wiecie, to do Siedleckiej warto sięgnąć. A problem jest taki, że wszystkie kolejne teksty są w porządku, tylko że gdybym miał Państwu powiedzieć, nie licząc być może Ewy Siedleckiej, dlaczego kupić ten numer polityki i żeby taką motywację komuś sprzedać, trzeba właśnie powiedzieć, a bo jest tam to i to, no to nie mogę, no musiałbym wymienić cały spis treści, a tak się prasy nie reklamuje. Dobry numer dobrego tygodnika opinii musi mieć jakieś swoje hity i jeżeli redakcja nie potrafi go tak skonstruować, to niestety ma problem. I tym optymistycznym akcentem dziękuję.